ponad 1,5 roku prac i powyżej 11,5 miliona złotych kosztów. Zakończyła się odbudowa oficyny pałacu Tille Winklerów w Miechowicach. W ciągu tych prac wielokrotnie trzeba było wprowadzać zmiany. W projekcie odkrywano nowe elementy, wcześniej nieuwzględnione, także od samego początku do samego końca cały czas widać było, że odbudowa tej oficyny pałacu Tille Winklerów z początku XIX wieku to naprawdę było trudne i poważne zadanie. W trakcie prac odkryto m.in. kryptę i pozostałości pałacowej kaplicy, więc konieczne były zmiany w projekcie. Prace przeprowadzała firma DES z Krakowa, która specjalizuje się w robotach budowlano-konserwatorskich. To muzeum, które było bardzo trudne do dostosowania do obecnych norm przeciwpożarowych, alarmowych, muzealnych. Możecie być Państwo dumni z tego obiektu. Przysporzył nam bardzo wielu wyzwań. Do odbudowy historycznej bryły oficyny Miechowickiego Pałacu zużyto 17 ton stali i blisko 50 tysięcy cegieł. Przekopano też ponad 3,5 tysiąca ton gruzu i ziemi, w których odnaleziono prawie 300 artefaktów archeologicznych. Na rumowisku wyeksponowany został obrys pałacu. Zmieniło się otoczenie samego pałacu. Myślę, że jeszcze ładniej będziemy tutaj mieli na wiosnę, kiedy będzie to wszystko ukwiecone, będą trawniki. Myślę, że będzie to dobre miejsce do spędzenia czasu wolnego dla mieszkańców Bytomia i Śląska. Pochodzący z początków XIX wieku pałac został splądrowany i podpalony przez Armię Czerwoną w 1945 roku. 10 lat później jego wypalone mury zniszczyli saperzy Ludowego Wojska Polskiego. Główny trzon jakby tego pałacu został wysadzony w powietrze, a to zachowało się i zostało po prostu pięknie, wspaniale odrestaurowane. Mam nadzieję, że będzie służyć miastu i społeczeństwu tutaj lokalnemu i nie tylko. Ta odrestaurowana część pałacu to fragment szlaku matki Ewy i będzie między innymi przypominać o historii rodu Tille Winklerów. To jest skarbnica historii tego regionu, skarbnica historii o rodzinie, która doprowadziła do świetności. I jak się okazuje, nie tylko Bytomia, bo Bytom przez to wszystko zacznie żyć w szerszym kontekście. Wystawa to nie wszystko. Władze Bytomia zapewniają, że już wiosną przyszłego roku w odbudowanym zabytku odbędą się pierwsze kulturalne wydarzenia. Będzie można tu też nawet wziąć ślub.